Pogoda zmienną jest i dzisiaj trochę kapryśną. Na całe szczęście są to jakieś kapuśniaczki, mrzaweczki, a nie żadne ulewy. Za to właśnie, sporo mówiliśmy o mażoretkach, a rozpędziliśmy się nawet co do długości kozaków, że one są do połowy ud. Nie, nie, one są do kolan. Ale o mażoretkach, o Brooklinie, o tańcach najwięcej wie pomysłodawczyni, choreograf, kierownik i ta pani, która wymyśla właśnie te wszystkie, no czasami bardzo karkołomne układy choreograficzne, czyli pani Marzena Anton. Witamy serdecznie. Teraz chwilowo, chwila oddechu. Jak pani zdaniem zaprezentowały się pani podopieczne po raz pierwszy w Chojnowie w odsłonie mażoretkowej? No mi jest trudno ocenić, ale myślę, że jak na debiut było całkiem. No wydaje mi się, że jako te, które rozpoczynały korowód, jak tylko się pojawiły, to od razu się chmury rozstąpiły, więc może to jakiś znak. Ile pracy trzeba było i skąd się wziął pomysł na to, żeby właśnie również w takiej formule, w formule mażoretkowej dziewczęta się zaprezentowały? Inicjatorem powstania takiej grupy był nasz burmistrz, który już od 6-7 lat przy każdej okazji zachęcał mnie mocno do utworzenia takiej grupy w Chojnowie. I w tym roku dzięki współpracy z Urzędem Miasta i dzięki dyrekcji Gimnazjum nr 2 taką grupę udało się stworzyć. Zaczęłyśmy dopiero w marcu, więc dużo czasu nie miałyśmy, żeby przygotować ten przemarsz. Natomiast myślę, że z biegiem czasu będzie coraz lepiej. Ale to tylko jedna z odsłon, bo tak naprawdę jest to grupa Brooklin, która w kilku kategoriach wiekowych tańczy i to z całkiem niezłymi dokonaniami ostatnio Grand Prix. Tak, w ostatniej edycji Stonogi naszej najstarszej grupie udało się zdobyć pierwszą nagrodę Grand Prix w kategorii Disco. W historii, 16-letniej historii w ogóle tego konkursu, także jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwe z tego powodu. Czy to było okupione dużą ilością ćwiczeń, czy wyciska pani wiele soków z dziewcząt? Miejmy nadzieję, że one teraz nie słuchają. Nie, ja myślę, że nam to wszystkim sprawia taką samą przyjemność. Nie męczymy się na zajęciach, przede wszystkim dobrze się bawimy, miło spędzamy razem czas i o to chodzi. A skąd bierze pani pomysły na te wszystkie układy choreograficzne? No bo to cały czas musi być coś nowego, cały czas trzeba czymś zaskakiwać, a do tego jeszcze kilka kategorii, a to freestyle, a to hip-hop, a to disco, no i teraz jeszcze mażoretki. No, z tym bywa różnie. Jeśli chodzi o mnie, to głównie inspiruje mnie muzyka i od tego zaczynam. No i proszę bardzo. Muzyka, a do mażoretek również? Również muzycznie, no bo tu trochę inaczej, orkiestrowo, to trzeba było chyba trochę zmienić repertuar i upodobania. Tak, tutaj jest zupełnie inaczej. Oprócz tego, że dziewczyny muszą być przygotowane świetnie tanecznie, to muszą nauczyć się również tak zwanego twirlingu, czyli żonglerki batonem. No nie jest to prosta rzecz, ale uczymy się, na razie uczymy się podstaw. Myślę, że z biegiem czasu będziemy prezentować coraz wyższy poziom. No, rozmawiałem z kilkoma z nich, mówiły, że trochę bolą nogi, że jednak trzeba mocno zadzierać kolana i mocno tupać tymi wysokimi kozakami. No tak, muszą się dziewczyny ładnie prezentować, elegancko iść, te kolana muszą podnosić wysoko. A jeżeli mielibyśmy teraz zachęcić, to zdaje się, że grupa taneczna właśnie Brooklin i inne grupy taneczne z Chojnowa również na chojnowskiej scenie się zaprezentują od godziny 17. W jakich odsłonach ich zobaczymy? Zaprezentuje się grupa przedszkolna, mini Brooklin, później mały Brooklin, Brooklin Junior, to jest średnia grupa, no i najstarsza gimnazjalna Brooklin. Najstarsze zdobywczynie Grand Prix, więc będzie co pooglądać. Roztańczone, podskakujące jak piłeczki ping-pongowe na chojnowskiej scenie podczas Dni Chojnowa z odrobinę kapryśną pogodą. My schowaliśmy się pod parasol, ale chyba całkiem niepotrzebnie, bo właśnie przestało padać, tak więc po raz kolejny razem z panią Marzeną zapraszamy do Chojnowa. Zapraszamy serdecznie.